Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Szar62, ze mną jest Filip. Cześć. I kontynuujemy naszą przygodę na morzu, w Subnautice. Zaczynamy tutaj praktycznie z miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Tylko, że jesteśmy trochę głodni, więc nie mamy chyba nic do jedzenia. Tak. Więc będziemy musieli przetrwać. Będziemy próbować przetrwać. Musimy znaleźć jakieś jedzonko, jakąś rybkę do zjedzenia. Nasz mieczyk, który posiadamy, powinien nam w tym pomóc, ponieważ on potrafi usmażyć sobie te rybki. Tylko musimy znaleźć rybki. Jakieś. Jakiekolwiek. Innych przy brzegu zębacze być. O, tutaj są jakieś. Spróbujemy je usmażyć. Strzel do nich błądy, będą cię jadły. O, tu jest. Jakaś niewinna. W sumie trochę baterii nie mamy. Dobra, nieważne. Damy radę. Oj, czemu mi tak zacina? 16 klatek. Co się stało? Zębaczu. Ej. Czy ty już nie żyjesz? Czy ja cię mogę teraz zjeść, czy coś? Halo? Chyba nie mogę go zjeść. Dobra. To gdzieś tu jakaś inna rybka pływała. Nie? Rybką. Tam jest. I tam jest. O. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu mój obiedzie. O. Jest. Aha. No. Tak więc upolowaliśmy obiad. Jeszcze jeden gdzieś pływał. Tu jest. Jeszcze jeden obiad. Gdzie on jest? Obiedzie! Nie! Spadaj! To mój obiad! Spadaj, gnoju! No. Mój obiad. Tak. Z ziemi będzie światło. No, o, litr. Dobra, litr mamy trochę. Odpłynęliśmy trochę od naszego tego cyklopa, ale Simota. To wszystko. Dobra, gdzie jest nasz nóż? 76 wytrzymałości, czyli jeszcze trochę wytrzyma. Na razie tyle jedzonka nam starczy, więc płyniemy po cyklopa i wyruszamy w podróż do placówki badawczej nad chorobami. Więc sobie wylądujemy. W sumie tak się zastanawiam, teraz może być problem z wypłynięciem stąd. Nie, bo masz kamery. Niby tak, ale... Dobra. All systems online. Okej. Witamy z powrotem na cyklopie. Trochę tutaj widzę damage, coś jest. No bo walnąłeś coś. Ale ja nic nie robiłem. Przecież go zostawiłem ładnie. A to już wcześniej w tej walnąłeś. No dobra. Zobaczmy więc baza danych. Tutaj mamy placówkę. Kilometr na południowy zachód. Okej. Więc musimy najpierw wypłynąć. Kamera. Okej. Następna kamera. I następna. Dobra. Miejmy nadzieję, że się zmieścimy. Dzisiaj musimy się zmieścić. Okej. Chyba nie poszło aż tak źle. Okej. Chyba jesteśmy w miarę cali. Dobrze. To w jakim kierunku mieliśmy płynąć? No właśnie. Gdzie to było? Południowy zachód. Południowy zachód. Czyli, że tutaj jest... Czekaj, niech on pokazuje. Bo tak nie kumam, chwila. Tak łatwiej będzie ustalić, chyba. Tu jest, będzie północ, tak? Tak mi się wydaje. Czyli tutaj będzie południe. Południowy zachód. Zachód to jest, czyli tutaj. Czyli na... Nie wiem, na SW.
Czyli czy on nas tak ukazuje tak samo jak ten? Chyba tak. Na SW płyniemy. Południowy zachód. Southwest. Chyba. Dobra. Chyba będzie dobrze. Południowy zachód. Może obróćmy się najpierw. Tu jest S, tu jest W, czyli gdzieś tam. Czyli w tamtą stronę. Mamy hałas. Okej, trochę zwolnimy, to będzie mniejszy hałas. Czyli jeśli dobrze myślę, to w tą stronę. Rozpuń go. Powinien raczej na nas mniej większej uwagi nie zwracać. Jednakże... Południowy zachód. Czyli że gdzieś tam. Czyli musimy teraz tą wyspę płynąć. Zaraz pewnie hałasu trochę narobimy. No ale ostrożnie, musimy trochę działać. Miejmy nadzieję, że się na nas nie kurzą. Czyli to będzie gdzieś za wyspą. Kilometr na południowy zachód. Południowy zachód jest tutaj, czy za nami? Bo tak nie bardzo teraz rozumiem. No, skręcaj w prawo. No ale teraz, niby płyniemy na południowy zachód, ale czy to południowy zachód jest teraz przed nami, czy za nami? Może przed nami. No mi się też tak wydaje, ale jednak, dobra, tam jest zachód, czyli południowy zachód to będzie gdzieś tutaj na dole. Tak? Chyba tak. No dobrze. Słońce wschodzi dopiero. Nie, pisało słońce zachodzi, więc... Dobra, zmienimy sobie kamerę. Taką bardziej... ciemną. No, bo tutaj ciemno. Kilometr na południowy zachód. Od tamtego miejsca. To płyń szory po dnia. Miałoby to sens. Tylko to jest głęboko, bo 700 metrów. Aj! Kurde, no i widzisz, tak się kończy płynięcie po dnie. Czekaj. Co nam się tutaj popsuło? Coś z przodu i coś z tyłu. Czy możemy to naprawić z wewnątrz? Narzędzia naprawcze. Okej. Wyciągamy nasze narzędzie naprawcze. Z przodu i z tyłu. No to wychodzimy w takim razie. Tutaj. Możemy sobie do pojemnika schować coś. Ten kryształ uranitu i magnetyt i tytan. I o baterię nienaładowaną. No i okej. Chwila. Tędy się wychodziło. Właśnie. Co się dzieje z naszym cyklopem? Czy ktoś tam bije? Chyba musimy znaleźć uszkodzenie, co? Tak. Dobra, gdzieś z przodu. Tutaj. Dobra. Z tyłu. I tam już widzę. Wypływa z niego powietrze. Gdzieś tutaj, dobra. I chyba wszystko, co? Więc wracamy. Musimy być bardziej ostrożni. Przydałoby się dzień, tak myślę. No, dobra. Kamera. Okej. Płyniemy przed siebie. Mam nadzieję, że się nie rozpadnie. Coś tu jest. A, fragment. Ale to chyba nie byliśmy tam.
Chyba byliśmy. Drzwi zamknięte widziałeś? No. Nie odspawane. Mi się wydaje, że tam byliśmy, no ale dobra. To jest w pobliżu naszej bazy, ale czemu to tak zacina? Kurde. Trochę ciężko tutaj będzie się poruszać. Zasłania to coś. Śruba. Aha. No dobra. Żebyśmy tutaj nie walnęli. Ajajajajaj. Kurde, ciężko się tym cyklopem trochę tutaj poruszać. Po takim płaszczyźnie, znaczy po takim... Patrz na kompas. Dobra, ale musimy tutaj jakoś przepłynąć przez to, bo tutaj strasznie płytko jest. Nie mamy gdzie się poruszać prawie. Ajaj, kurde. Jest źle. Dobra, trochę się... zrobiło. Kurde, czemu to tak zacina? Wymagający chyba ten cyklop. Jest, ale dobra. Miejmy nadzieję, że płyniemy dobrze. To są już znajome rejony. Ale... musimy dostać się gdzie indziej. Okej. Już powoli zaczynają się takie mniej trochę. Większe głębokości. No ale przed nami skała. Musimy ją ominąć. Jesteśmy było trochę dalej niż kilometr. Mówisz? Ale tutaj nie możemy na taką głębokość zanurkować. Tu coś jest, a tu już. Chwilę, chyba wiem gdzie my jesteśmy. O kurde. Grzybek. Gdzie tutaj? Chwila. Zmiana kamery. Aj, musimy wyłączyć kamerę. Dobra. Wydawało, że jesteśmy jakby to może tamto miejsce, w którym byliśmy wcześniej, to jest to miejsce, tamta baza. Może jednak. A to byłoby za daleko. Tak uważasz? Dobra, tutaj możemy zejść na jakąś większą głębokość w końcu. Trochę przecina. Oj. A, to ten gnojek był tutaj. Tu jest coś dużego. Nie wiem, czy to zaliśmy. Ale wygląda fajnie. W ogóle cyklopem na głębokość 700 metrów to raczej nie popłyniemy. Dobra. Mamy trochę uszkodzeń. Ale... myślę, że weźmiemy ze sobą Simota. I zobaczymy ten wrak. Okej. Płyniemy tu bliżej i zobaczymy, czy my go tutaj... coś mu tutaj ogarnialiśmy. Dobra, jeśli tutaj...
Jeśli dobrze mi się wydaje... To chyba jednak... Chyba tutaj nie ma wejścia. Żadnego do tego wraku. Chociaż nie, tutaj może coś być. O właśnie. Ale no, byliśmy tutaj. Zebraliśmy stąd. Ale nie rozciąłem drzwi, może wtedy nie mieliśmy jeszcze tego. Brak baterii w palniku. To z czego wyjąć baterię? Możemy z budowniczego baz wyjąć baterię. Dobra. Palnik. I rozcinamy drzwi. Na szczęście mamy teraz spory zapas tlenu. Dzięki tym dwóm butlom. Więc możemy sobie pozwolić na jakieś takie dłuższe wyprawy pod wodą. Okej, tutaj mamy... To chyba mamy ramienie torpedowe, no ale zeskanujmy. Będzie przynajmniej tytan. Tutaj kolejne ramię torpedowe. Tutaj drzwi zamknięte. To po prostu byliśmy innym wejściem. Aha, no i wszystko jasne. Aha. No dobra. To w takim razie... O, coś tu jeszcze było do zeskanowania. Czy mi się wydawało? Nie, też to widziałem. Żeby nam się tlen nie skończył. Podpłyń do Simota i zanurkuj jeszcze raz. No, okej. Okay. Tylko gdzie jest Simot teraz? Tutaj jest. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze się znajduje do zeskanowania. Ja podejrzewam, że po prostu część od tego. Od... No wiesz czego, od... O! Właśnie. Filtrak. To chyba to zaznaczyłem. Albo tutaj coś pewnie. Ale tutaj nic nie widzę. Więc pewnie to ten filtrak. No dobra. Wypłyńmy więc i spróbujmy może złapać jakąś rybę, bo widzę, że się z powrotem głodne robię. Ribo. Chodź tu. Dobra. I teraz jeszcze chciałem... Aha, jeszcze musimy naprawić trochę cyklopa, bo tam coś jeszcze walnęliśmy. A bardziej coś w nas walnęło. Tu jest... No. All systems online. External hull damage detected. Chociaż, dobra. Nie będziemy teraz co chwila wychodzić i naprawiać. Jeszcze będzie okazja do naprawienia. Ahead standard. Zmniejszymy trochę prędkość. Co idą z płyn? Warning. Critical attack. To pewnie ten. No. Jak on ma? No. Fire detected. Widzisz? Coś mu się stało niedobrego. Coś mu chyba odbiło. Dobra. To my szukamy... przejścia. Zobacz, jak tam ci nie pali czasem. Ogień powiadasz? No dobra. Zaraz to załatwimy. Okej.
No nie. Teraz mnie pożyli. Działa, oni są. Ty. Ej, a ty co? Dobra, może. Tylko, że mi się teraz pewnie za dużo wytrzymałości nie zostało. No, możesz naprawić chociaż. Dobra. Narzędzie naprawcze. Gdzie są uszkodzenia? Na dole, o tam, tam. Powiem ci, wyprawa tym cyklopem wcale nie jest taka łatwa. Jeszcze jest coś. No jeszcze coś jest, to na pewno. Takie. Tam wypływał na dole. Gdzie? Okej. Okay. Pewnie dlatego potrzebna jest trzyosobowa załoga minimum. Samemu to tak dużo trzeba rzeczy ogarniać. Przydałoby się jakieś wejście z góry. Oba. No kurde, przyciski. Gdzie mamy pożar? Kabiny. Oj, oj, oj. Fire detect. Już? Warning. External hull damage detected. No nie mogę. Ile jeszcze tych uszkodzeń? Dwa uszkodzenia. Tutaj i tutaj. No okej. Wychodzimy. Narzędzie naprawcze. Oj, to jest ciężka sprawa z tym cyklopem. Na dziobie gdzieś. Tutaj chyba coś widziałem. Było zaznaczone, ta. I tutaj jest. No okej, miejmy nadzieję, że to wszystko. Już nie ma alarmu. Okej, spróbujemy się poruszać trochę ciszej. Szczególnie, że... Dobra, skoro jesteśmy mniej więcej kilometr od miejsca, do którego mieliśmy się udać, to w takim razie gdzie to jest? 700 metrów pod nami. A to ja ci mówię, to było to miejsce. A mi się zdaje, że to było i głębiej i dalej, to gdzie byliśmy. No ale pamiętaj, że tam gdzie byliśmy wcześniej, płynęliśmy dużo przez korytarze. Więc dużo mogliśmy się przemieścić do tyłu. Dobra. Bierzemy kamerę. Znowu. Kto mnie tu znów atakuje? Rekiny kolejne. Przecież już cichy jestem, gnoje. Z tym cyklopem to się tak średnio da pływać. Ciągle coś przeszkadza. Dlatego byłoby fajnie, gdyby koop to był. To jeden naprawia, drugi później. No, niby tak. Powinniśmy
sumie nie wiem co. Okej. Okay. Szukaliśmy, aż w końcu coś znaleźliśmy. Oto w ten sposób przed nami pojawiła się baza. No a nasz ogółem statek się rozpada. A tak poza tym to ciekawego się nie działo. Kupimy może wodę. No i jeszcze przemalowaliśmy statek. Właśnie, bo ciemno był jak nie wiem. Dobra. Gdzie jest? Czekaj od tego gówna, bo cię zje. No, wejdź! No. Potrzebuję narzędzia naprawcze. Auć. To się źle skończy. Dobra, cyklop się nie nadaje do takich napraw. Do takich wypraw. Ani trochę. Zbyt duży, zbyt delikatny i w ogóle jak ja mam się nim bronić? Jak tutaj wszystko go atakuje. Wszystko go psuje na kawałki. Coś. No i teraz jak jest jaśniejszy, to łatwiej cokolwiek znaleźć na nim. Te wszystkie zniszczenia. Czemu się nie wraca? No. Straszył mnie trochę. Dobra, to tyle. Nie mamy ogółem jedzenia, tak mi się wydaje. No nie mamy, to musielibyśmy zejść. Nie, ja się poddaję. Zapisuję sobie i sobie idę. Gdzie jest ten? Simot. Idziemy po Simota i popływamy stąd. Potrzebujemy chyba coś do jedzenia. Dobra, tu jest coś ciekawego i to chcę zwiedzić. Dupię tego cyklopa. Dobra, tutaj chyba możemy tak upłynąć. No i okej. Co my tu mamy? To jest jakaś zniszczona baza. Czy ty mi właśnie Cyklop stoi. Ej, spadaj, bo mi zniszczysz Simota. Gnoju. Dobra. Co my tu mamy? I PDA. Które to PDA? Choroba. No. No dobrze. No niech se strzela, frajer. Mógłbyś sobie już odpuścić. Nie mamy jak się przed nimi bronić. Ej, co się dzieje? To było dziwne. Co, wszystko? Nic więcej go nie ma. Nie wiem, 60% stan. Halo, odpojaraj się. Dobra. No i co? Ciekawe co mnie tu jeszcze trochę tu krzywo. No, możemy to zamknąć. No to fajnie. Tylko, że i tak się cały cyklop rozpada, a my się robimy głodni. Więc... mamy problem. No i tak
wylądowaliśmy w jakimś tutaj, proszę o tym, dziwnym miejscu. Mi się wydaje, że idziemy w stronę... Płyniemy w stronę tamtej bazy. Nie wiem, ja bym najlepiej tutaj zostawił cyklopa i popłynął sobie Simotem. Co ty myślisz? Też tak możemy zrobić. Myślę, że to dobry pomysł. Bo ten cyklop to się zaraz rozpadnie. No ale ja bym coś radził zjeść, jakbyś... No nie mam. Jakbym mógł, to bym zjadł, wiesz. Nie mogę go niestety naprawić. Dobra, nie pozostaje nam nic poza wzięciem ze sobą Simota. Z nadzieją, że uda nam się przeżyć. I odnaleźć żarcie jakieś. A nie? Fragment z wynika na obcą formie życia. Wow. No proszę. We mnie strzela. Ja tam mam ich już dosyć. Trzeba by było sobie zrobić więcej torped. Dobra, musimy znaleźć jedzonko. Płyniemy w dół. O, tu jest dużo jedzonka. I diamenty. Że nam się kończy też trzymałość naszego ostrza. Okej. Okay. Nie wiem, jak długo to jeszcze wytrzyma. No chodź tu. No chodź tu, że... Dobra, weźmy sobie diament może. Zjedzmy to. Ile tam jeszcze tego miecza? 19%. Słabo. Miałem przez chwilę wrażenie, że diament wziąłeś, zjadłeś. Nie, nic. Wziąłem go czy nie wziąłem? Czy on zniknął pod... No nie, nawet liby znikają tutaj pod ziemią, wszędzie, wszystko coś znika. O, tu jest. Spadł sobie. No, zjedz go. Czy ktoś jeszcze? Co to jest? Mam nadzieję, że to nie jest cyklop. To coś ciekawego jest? Aha, fioletowa szyszka. Wow. Co to było? Kawałek wulkanu. To jakby do nas leciało. Czy coś? Dobra, gdzie jest Simot? Za tobą. Gdzie? Na dole mi się za tobą. O, o. No okej. Dobra, mowa cicho. Trochę mamy zapasów. Więc może przeżyjemy. Ej, tych skał się trochę tu pojawia. To się wydaje trochę dziwne. Dobra, sprawdźmy sobie może Simota i spróbujmy może je zeskanować. Nie można. Mówisz, że nie można. No nie. Ciekawe. I... No, to. No dobra, to spadamy.
na 80%, więc jeszcze nie jest źle. Chodźmy do dziury tutaj. No to tak średnio nam się udała nasza wyprawa. Tutaj jest chyba uranium, czy to tam było dziwnego. Wibranium. Też może być. No ale no nasza wyprawa chyba średnio się udała. Znaleźliśmy co prawda jakiś tam fajny sprzęt, znaczy się tą bazę śmieszną, ale... No ale cyklopem nie da rady chodzić na wyprawy. Wow! Dobra. Kurczę. No to... Stawcie wy mnie w spokoju. Ja chcę po prostu eksplorować sobie. Okej. Okay. W drodze eksploracji zostaliśmy coś takiego. Znaczy się, to jest coś od części od tych pradawnych sprzętów. I tam jest wejście do pradawnych. Chyba jednak coś znaleźliśmy. W końcu. Umieść artefakt, a tak. Inny mamy chyba, bo mamy fioletowe, tam jest inny, widzisz? Zielony? Nie, nie zielony. Bardziej pomarańczowy. Aj! Co? W sensie, aha, tu? To co, to są różne artefakty? Możliwe, bo pisze fioletowe, a no to chyba wypisało chyba. To czyli nie ten? Ten nie działa? No. Czyli co, na marne tu płynęliśmy? No, tak. Halo! Ja chcę tam wejść. A to jest chyba ta baza. Możliwe. No możliwe. Możliwe, że też będzie jakiś tutaj... No. Kluczyk do tej bazy. Bo się po poprzedniej było, więc przy tej też będzie. To gdzie jest kluczyk? Halo, kluczyku. Ja potrzebuję... Dobra, więc... Zobaczmy, czy mogę zeskanować. Starożytny szkielet. O. Zobaczymy, czego się dowiemy. I dowiedziałeś się, że to jest obca pewno życie. Wow. Dobra. Co my tu miałem? W ogóle cyklop dalej pisze, że mamy ten... Cyklopa, nie wiem, że mamy dwie na trzy części. No ale nie ważne. Co myślisz, że tutaj byłyby jakiś pomarańczowy kluczyk? Tak. To byłoby trochę logiczne, jednakże nie widzę tu kluczyka. A może jest w tym czymś? W środku. Wleciałeś mu przez... Chyba jednak nie bardzo. Więc szukamy kluczyka. Może go znajdziemy. No to zobaczymy się w takim razie w następnym odcinku. Może znajdziemy kluczyk, może nie. Dziękujemy wam za oglądanie. Jestem Szal32, ze mną był Filip. Pa. Trzymajcie się. Zapraszam do następnego odcinka. I cześć.